jesteśmy jedyną w Polsce jednostką do badania materiałów wybuchowych zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/15 Unii Europejskiej i w tym zakresie właśnie jesteśmy tą jednostką notyfikowaną. Czyli na podstawie naszych badań producent może znakować znakiem CE materiał wybuchowy i tu jest numer jednostki 1453, to jest właśnie Główny Instytut Górnictwa, 07 rok wydania certyfikatu, czyli w zeszłym roku i numer kolejny certyfikatu, to akurat jest 130. Firma polska Microfer, ona powstała z połączenia dwóch firm, z Ergu w Bieluniu i Mitronu Klub w Bieluniu. Co my chcemy pokazać? Tu będą pokazane dwa eksperymenty. Pierwszy eksperyment dotyczy tak zwanej wrażliwości materiału wybuchowego na inicjowanie. Mamy w tym materiale spłonkę. Spłonka jest połączona z lądem prochowym, czyli lądem, który stosunkowo wolno się pali, zanim dojdzie impuls do spłonki. I ta spłonka jest za słaba. Ona nie powinna nam pobudzić materiału wybuchowego. Czyli najwyżej rozerwie nam tamten pierwszy nabój, drugi nabój powinien być nienaruszony. Czyli w spłonce jest około 0,2 grama materiału wybuchowego. Tu jest spłonka mocniejsza, 0,5 grama, czyli powinna już być prawidłowa detonacja. Zapalnik elektryczny ma od 0,6 do 0,7 grama, czyli jest jakby jeszcze bardziej mocny w stosunku do tego, co tu mamy. Teraz mamy kolejne dwa eksperymenty. One będą dotyczyły tak zwanej właściwości, która nazywa się przenoszenie detonacji. Co to znaczy? Może się zdarzyć, że w otworze strzałowym opadnie na kamyce, będą zwierciły i nie dosuniemy nas jednego naboju do drugiego. Tak? Jeżeli ta odległość będzie powiedzmy 2 cm, 3 cm, to materiał wybuchowy powinien w tym powietrzu przenieść detonację na kolejny nabój. Tu mamy odległość 2 cm i ten materiał powinien pewnie przenosić tę detonację. Tam mamy gdzieś 15 cm kołowego i powinien zanieść detonację na tym drugim naboju. To będziemy chcieli zobaczyć, ale żeby to zobaczyć, musimy się wycofać na w miarę bezpieczną odległość. Pierwszy nie będę widział. Także z końca to była wyraźna, bo w pole końca. Ładnie! Że inicjowanie tu było za słabe. W tym miejscu tak, mieliśmy spłonkę 0,5 grama, czyli ona prawidłowo nam spowodowała, że prawidłowo nam zadziałał ten cały układ i mamy nic. Jeżeli chodzi o przenoszenie. Tu była odległość 2 cm między nabojami, tak? I widać, przenoszenie było prawidłowe, nie mamy nic. A w tym miejscu niestety. Odległość była większa tam niż te 15 cm, 14-15. Widać, że ten materiał wybuchowy nie ma takiej zdolności do przenoszenia detonacji, ponieważ zostały resztki niezdetonowane. I te wszystkie parametry my staramy się określać. Oczywiście normy mówią, ile razy trzeba powtórzyć badania, żeby daną próbę zaliczyć. Dla różnych materiałów jest to różnie. Są na to normy europejskie. Badamy również siłę materiału wybuchowego. Tu jest takie urządzenie jak wahadło. To przejdziemy tam. Tu kolega pozbiera te resztki. To się nazywa wahadłem balistycznym. Polega to na tym, że
mamy pocisk. Do tego pocisku się wkłada 10 gramów badanego materiału wybuchowego, uzbraja się zapalnikiem elektrycznym, no i odpala. I na zasadzie akcji i reakcji pocisk wypada i tam ten łapacz pocisku zrobiony z tych resztek taśm to łapie, a samo wahadło się wychyla do tyłu, tak? I wiadomo, że im będzie silniejszy materiał wybuchowy, tym te wychylenie będzie większe. No i strzela się materiał wzorcowy, którym jest heksogen, i w stosunku do tego heksogenu się określa procentowo, jaka jest siła badanego materiału wybuchowego. Na przykład może być materiał wybuchowy, który ma tam na przykład 75% siły heksogenu. Druga metoda polega na strzelaniu też ładunku 10-gramowego w bloku ołowiany. Blok ołowiany jest wytapiany w formie, która tam ma określone wymiary. W środku robi się taki cylindryczny otwór, też o określonych wymiarach. I do tego się wkłada 10 gramów badanego materiału wybuchowego, spłonkę z lądem temprochowym i daje się piasek jako przybitkę. No i odpala się to. I wiadomo, im będzie silniejszy materiał wybuchowy, tym bardziej, tym większe będzie wydęcie tego bloku w środku. To jest taka postać jakby gruszki. No i bada się to w ten sposób, że się wlewa wodę, czyli miareczkuje się, jaka jest objętość tej przestrzeni, która tam powstała. No i na przykład dla dynamitów to jest około 360 cm sześciennych. Oczywiście ileś tych prób się robi, tam 6 prób trzeba wykonać, tam się średnio liczy i tak dalej. Więc to są parametry, które interesują pszczołowego. Pszczołowy chce wiedzieć, czy materiał wybuchowy jest silny, czy jest słaby. I czym można go zainicjować. Czy od zapalnika, czy tak jak są na przykład materiały typu saletron. Na pewno, nie wiem, było na wykładach mówione.